Original War to jedna z najciekawszych i najbardziej oryginalnych gier, jakie kiedykolwiek powstały. Każdy, kto miał z nią styczność, a nie odrzuciły go niekoniecznie łatwe do nauki mechaniki, uważa ją za po dziś dzień niezwykle grywalnego klasyka. Problem w tym, że tytuł ten znany jest tak naprawdę jedynie w Czechach i Polsce, gdzie też dostał fantastyczną lokalizację, a wydany został jako gra budżetowa. I myślę, że w tym też należy doszukiwać się źródła jego popularności. Podobnie sprawa wyglądała z innym kultowym u nas tytułem, jakim jest Gothic. Zresztą podobieństw jest więcej. Dla przykładu, obie te gry to właśnie głównie w naszym kraju wspierane są po dziś dzień przez masę naprawdę utalentowanych hobbystów, a nawet doczekały się kilku niezwykle profesjonalnych modów, których jakości nie powstydziliby się nawet oryginalni deweloperzy. Serio! Mniej więcej w chwili, gdy Gothic doczekał się Kronik Myrtany, Original War ukoronowany został piaskami Syberii. Tylko pragnę tutaj zwrócić uwagę na to, że podczas gdy pierwszy z nich został wydany jedynie cyfrowy, twórcy tego drugiego poszli o krok dalej, przygotowując dla największych fanów Original War w pełni profesjonalne wydanie fizyczne. No i promując je takimi oto super koszulkami, które każdy z was może bardzo łatwo zdobyć, co rozwinę pod koniec tego materiału. No, jeszcze jedno. Nie będę tutaj tłumaczył od podstaw, czym jest ten cały Original War, gdyż od tego jest ten materiał. No, chyba że dla was wyskakuje tutaj. Nigdy nie wiem, w którą stronę wskazać. Dobra, ale czym w końcu są te całe piaski Syberii? W jaki sposób wzbogacają oryginalne wydanie oryginalnej wojny? Najsampierw dodają wszystko to, czego nie zdążyli zaimplementować sami twórcy tej gry, czyli chociażby tryb potyczek, w którym możemy poćwiczyć do wciąż żywego trybu multiplayer. Osobiście jednak brakuje mi tutaj możliwości rozbudowy bazy od zera i zbierania naszej armii tak, by z małego oddziału startowego stworzyć większą grupę uderzeniową. A przynajmniej nie udało mi się takiej mapy znaleźć, jeśli w ogóle takowa istnieje. Ponadto przerobiono całkowicie amerykańską kampanię, wzbogacając ją o wiele usuniętych ze względu na pośpiech studia Altar dialogów, pliki z którymi znajdują się jednak w wersji oryginalnej, pozostając niewykorzystane. Może i masz nieco więcej między nogami niż my, Sikorski, ale na pewno dużo mniej między uszami. Spokój! Przede wszystkim została ona subtelnie przerobiona, w taki sposób, by sprostać oczekiwaniom weteranów gry. Pragnę przez to powiedzieć, że jest trudniejsza. Znacznie. Do tego stopnia, iż musiałem zrezygnować z planów przechodzenia jej na normalnym lub wysokim poziomie trudności i bez zapisywania, jak to mam w zwyczaju podczas zabawy z oryginalnym wydaniem. Nasi wrogowie zachowywać się będą po prostu bardziej agresywnie, przeprowadzać ataki znacznie większymi siłami i utrudniać zbieranie skrzynek. Ale to nie wszystko. Część wyzwania ukryta została w nowych, jak i przerobionych wydarzeniach. Dla przykładu, zaraz po przeniesieniu się w przeszłość odkryłem, iż tym razem ruski patrol dokładnie przeszukuje las, w którym można było się wcześniej bezpiecznie ukryć. A podczas kolejnej próby odkryłem również, iż nasz mechanik, którego wcześniej mogliśmy tu bez problemu uratować, teraz ma w zwyczaju napatoczyć się na wspomniany ruski patrol, jeśli w porę go nie znajdziemy. Kiedy indziej, Cyrus Parker, czyli typ, który towarzyszył mi jako świetny żołnierz w każdym podejściu do oryginalnej kampanii, teraz przy większym pokazie mojej niekompetencji postanowił dać nogę, co ponownie zmusiło mnie do restartu misji i zostawieniu go w drużynie mięsa armatniego. Cholera, uciekli! Zaraz wrócą z kolegami. I co teraz będzie? Przyjadą ruskie czołgi i zrównają bazę z ziemią, ale mnie tu wtedy nie będzie. To może zamiast tyle gadać, weźmiemy się za budowę umocnień. Nie zamierzam tu zostać. Poza tym dodano nam do opracowania nowe technologie, balansujące nieco grę. Amerykanie dla przykładu otrzymują artylerię, prawie dorównującą tej ruskiej. Z drugiej strony, w sumie trochę szkoda, że postanowiono im ją udostępnić. Ja nigdy nie podchodziłem do tej gry w taki sposób, że powinna mieć idealny balans wszystkiego, a wręcz, że frakcje winny mieć swoje specjalizacje, które wprawny gracz powinien dalej wykorzystać. Dotychczas złodzieje z przyszłości specjalizowali się raczej w broni przeciwpiechotnej i lżejszych, acz bardziej zaawansowanych pojazdach, podczas gdy Ruscy mogli pozwolić sobie na potężniejsze uderzenie z użyciem przewagi ogniowej. No, ale to tylko ja. W
każdym razie ponadto wszystko, gdzieniegdzie dodano nowe zadania poboczne oraz achievementy. I to wszystko jest naprawdę super, jednak fortunnie jest tu coś jeszcze. Coś, z czego wręcz promieniuje wysiłek i lata pracy, jaki weń zainwestowali twórcy tego moda. Mowa tu naturalnie o kampanii arabskiej. I tak, wiem, że w mojej recenzji Original War wspomniałem, iż taka już istnieje w postaci całkowicie innego moda. Jednak wówczas nie poświęciłem temu zbyt wiele czasu, a zaledwie ukończyłem kilka pierwszych poziomów. I szczerze mówiąc, nijak ona się ma do tej, którą dostajemy w piaskach Syberii. Moim zdaniem jest to naprawdę, to co tutaj dostajemy, jest najlepszym spełnieniem wszelkich snów fana tej gry. No, nie licząc sequela, ale to już chyba jest totalna strefa marzeń. Jeszcze jedzie. Przestanie, to się naprawi. Słucham. Zabawa trwa. Tak jest, sir. No dalej. Naturalnie, niezależnie od tego, jak bardzo doceniam to, co tutaj jako fan Original War dostałem, nie zamierzam pozostać bezkrytyczny. Wracając jeszcze na sekundę do kampanii amerykańskiej. Wydaje mi się ona chwilami, a zwłaszcza na początku, może zbyt trudna. Bo jak to tak, że już w czwartej misji jestem atakowany przez najcięższe pojazdy ruskich? Szybciej niż jestem w stanie je niszczyć. A gdy próbuję przeprowadzić kontratak, to mam wrażenie, że oddział wrogiej piechoty przeteleportował mi się w sam środek bazy. Ruszam. Jestem w drodze. Gotów na więcej, sir. No ale dobra, wracając do Arabów i ich najemników, którymi pokierujemy jako panna Steyer. Z tego co wiem, początek tej kampanii został stworzony na podstawie notatek Altaru. Jednak dalej jest to czysta inwencja twórców moda. Zaczynamy normalnie od wejścia do Eona, zajumanego w intro Amerykanom. Zresztą w ich kampanii jest nawet odniesienie do tego wydarzenia, a teraz możemy je sami zaobserwować. I to nie ostatni raz, kiedy grając z najemnikami doświadczamy to, o czym wcześniej mogliśmy jedynie posłuchać. Powtarzają! Widzimy niezidentyfikowany oddział! Możecie rozpoznać mundury? Tak, tak jest, sir. Nie znaju! Czegoś takiego jeszcze nie widziałem! Boże, jest ich więcej i tam atakują nas, Matka Święta! Pochwalić muszę to, jak sprytnie w takich chwilach wykorzystano gotowe już dialogi. Chociażby tutaj, gdy przekonujemy się, dlaczego pewien Rusek tak przeraźliwie krzyczał. Teraz jestem gotów go zrozumieć, bowiem ciężko wyobrazić sobie gorszy koniec niż spowodowany strugą lepkiego ognia. Użyli! Pułkownik Kurin, do wszystkich oddziałów. Kończcie jak najszybciej z Omikronem. Potrzebuję was tutaj. Nie myślcie sobie jednak, że jedynymi dialogami, jakie warto słuchać, to te, które już znamy. Oj, nie, nie, nie. Przyznam się tutaj, że nie jestem w stanie opisać swojego podziwu dla osoby, która odpowiada za napisane na potrzeby tej kampanii teksty, gdyż absolutnie nie odstają one pod żadnym względem od tych oficjalnych. Wystosowałem wręcz pismo do jednego z głównych twórców z zapytaniem, czy sami to wszystko pisali, czy może odkopali jakieś sekretne zapiski Czechów. Odpisał, że pierwsze trzy misje bazują na ich planach, ale cała reszta to oryginalny twór. Podobnie jak wszystkie nowe dialogi. Zresztą posłuchajcie sami. Lekkie i szybkie. Nie brzmi źle. Nie brzmi źle. Przynajmniej dopóki nie popatrzysz na plany i nie zdasz sobie sprawy, że chcą cię wysłać do walki na przerośniętym, trzykołowym, dziecinnym rowerku z pancerzem niewiele lepszym od przeciętnego arkusza blachy falistej. Dobra wiadomość jest taka, że rowerek będzie szybki nawet z silniczkiem od kosiarki albo elektrycznym na dwa ziemniaki i bateryjkę od zegarka. To jest dokładnie ten humor i lekki styl pisania, do którego przyzwyczaiły mnie oryginalne kampanie. A tak na marginesie, to wnoszę tutaj o zmianę imienia tego gościa na Pan Mietek, albo Mieczysław Kowalski, czy coś takiego. Bo cholera, nie potrafię go nazywać inaczej niż Pan Mietek. Te wszystkie jego... Co jest, kierowniku? To jest, szefie! Dość już tego łażenia. No, po prostu... Pan Mietek! Dobra, ale jak wrócę, odpalam browara. Nie jest to oczywiście jedyna pamiętna postać. Co w grze, jaką jest Original War, jest kluczowe. Ponieważ fakt, że kogoś polubimy, jeszcze bardziej zachęca nas do sprytnej gry.
tak by go przypadkiem nie stracić. Uwielbiam chociażby naszego głównego inżyniera, Kamila. Ponownie za humor, który emanuje z jego tekstów, ale też, czy może przede wszystkim z racji tego, że lubi sobie pośpiewać podczas kolejnych patroli. It's a long, long way to Tipperary. Wyśmienity smaczek. Dalej mogę wymienić chociażby Niemca Majka. Tylko problem w tym, że jakoś ciężko mi w to wszystko wcisnąć naszą główną bohaterkę, Heike Steyer. Tutaj poleci chyba najcięższa krytyka, jaką mam odnośnie moda, ale cholera. Ci nasi super hardkorowi najemnicy, którzy nie boją się przenieść w czasie po to, by walczyć z liczniejszym i lepiej przygotowanym wrogiem, są dla siebie tak cholernie mili, że to jest momentami aż mdłe. Dziękuję, sir. Omar, zasłużyłaś na moje zaufanie. Dziękuję, Omar. Mam dla ciebie też prezent. No serio, jakoś mi nie pasuje tutaj miły szejk arabski, który prosi o to, by mówić mu po imieniu. Zwłaszcza kobietę! A z wszystkich milusińskich, nasza Heike jest najmilsza. Efekt jedynie potęguje głos grzecznej uczennicy drugiej klasy liceum. Ja wiem, że nie powinienem krytykować gry aktorskiej osób, które aktorami przecież nie są. A ponadto jest to gra fanowska, nieoficjalny produkt. Dlatego robić tego nie będę. Zwłaszcza, że sam talentu nie mam, co wszyscy raczej słyszycie. No dobra, niech będzie ta odrobina krytyki. Przyda się ona na przyszłość. Ja naprawdę wiem, że samo przełamanie się, by zacząć nagrywać coś, co później usłyszą setki, jeśli nie tysiące obcych osób, jest naprawdę bardzo trudne i stresujące. Ja osobiście miałem z tym aż taki problem, że musiałem wyłączać tę świadomość jednym albo dwoma piwerkami przed nagrywaniem mych pierwszych materiałów. Ale no, nie wiem, jak to powiedzieć, bo naprawdę głupio mi jest krytykować kogoś, kto robi coś za darmo, z czystej tylko pasji. No dobra, nasz Niemiec, Mike, Mike, krzyczy, jakby nie chciał obudzić śpiących obok rodziców. No, wiecie, o co mi chodzi, taki krzyk szeptem. In the cold, angry! Słyszeliście? Angry! Krzyczane, ale właśnie takim szeptem. Pozwólcie tutaj, zapewne zrobię z siebie pośmiewisko, na pewno nie pierwszy ani ostatni raz, ale tak się krzyczy. Ange! Ich kommunisten Anschluche! Pożałujesz. Z drugiej strony, osoba, która podkłada głos naszemu Gruzinowi, Giwiemu, brzmi jak profesjonalista. Mam wręcz wrażenie, że jego kwestie zostały w jakiś sposób wycięte z oficjalnego polskiego dubbingu. Serio, kimkolwiek jesteś, powinieneś spróbować swoich sił w fachu aktora głosowego, jeśli jeszcze tego nie robisz. I jeszcze jedno. Niekoniecznie podobają mi się elektroniczne remiksy oryginalnych soundtracków, które po prostu nie pasują do klimatu tej gry. Chciałbym opcję wyłączenia ich. Ze znalezionych przeze mnie informacji wynika, iż za nowe utwory odpowiedzialne są 3 osoby. Po przesłuchaniu wszystkich stwierdzam, że najbliższe oryginalnym, a zarazem moje ulubione, komponowane były przez osobę o pseudonimie Gelwe. Zwłaszcza te o nazwie Welcome in Siberia oraz We Stuck in the Past, Comrade. Chociaż Siberia na Rancho, skomponowane przez Sifsona, też bardzo potężnie wpada w ucho. A wracając do samej kampanii. Mamy tutaj wszystko to, co było w chwili przejmowania arabskiej technologii w pozostałych kampaniach. Plus to, co można znaleźć w notatkach twórców oryginału. Mianowicie, nasi inżynierowie potrafią zakładać kamery monitoringu na drzewach, a na pojazdy można montować potężne moździerze oraz pamiętające czasy Imperium Rzymskiego balisty. Jak się okazuje, podczas nowoczesnej wojny zachowują swą przydatność. I to nie tylko w walce z piechotą, bowiem przebijają pancerz lżejszych pojazdów, nie uszkadzając ich, a pozbywając się kierowcy. Pięknie wkomponowuje się to w motyw gry najemnikami, którzy muszą sobie radzić tym, co mają, ukradną lub zdobędą na pokonanym wrogu. Jeśli chodzi o samą konstrukcję misji oraz ich poziom trudności, to mamy tutaj mniej więcej to samo, co w oryginalnych, niezmodyfikowanych kampaniach. Chociaż niektóre misje wymagają więcej cierpliwości, co ponownie elegancko łączy się z motywem frakcji, która musi sobie radzić raczej sprytem i doświadczeniem, aniżeli przewagą liczebną, technologiczną lub ogniową. Czas znaleźć sobie nowy obiekt westchnień. Ach, moje złamane serce chyba zainspiruje mnie do budowy kolumny rektyfikacyjnej.
I to w sumie tyle. Recenzja Original War już była, a ja jako fan tej gry po prostu potrzebowałem wymówki, by ponownie spędzić przy niej czas. I przy okazji poinformować innych fanów o tym naprawdę godnym uwagi modzie. Można go pobrać za darmo ze strony original-war.net lub sand-of-syberia.pl. A naprawdę warto. Jak już powiedziałem, jakość wykonania nowej kampanii nie odstaje od tych oficjalnych. Podobnie ma się sprawa samego scenariusza, który jest równie wciągający. Przerobiona dla bardziej uzdolnionych graczy kampania amerykańska stanowi tutaj jedynie wisienkę na torcie, a w trakcie przygotowania jest również rosyjska. No i właśnie, jeśli chcielibyście za pomocą takiej oto naprawdę fajnej koszulki pokazać innym, jakimi wielkimi fanami Original War jesteście, a być powinniście, to możecie ją bardzo łatwo zdobyć. Mianowicie wystarczy stworzyć jakiegoś mema nawiązującego do lub bazującego na Original War i wysłanie go w prywatnej wiadomości do mnie na mym fanpage'u, do którego link, tak samo jak do dopiero co wymienionych stron, znajduje się w przypiętym pod filmem komentarzu oraz w jego opisie. Odpowiednie prace zostaną opublikowane nie tylko na moim fanpage, ale mam nadzieję, że również i na stronie samego moda, a ich autorzy otrzymają za darmo takie właśnie oto koszulki. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i dziękuję również całej ekipie Piasku Syberii. Myślę, że ekipa Altaru byłaby z Was naprawdę dumna. Dzięki i do zobaczenia. Cholera! Ruskie czołgi!